Taką akcję zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku. Pan, nasz pszczelarz, pan Grzegorz, zafundował lipy, takie małe drzewka, sadzonki. No i postanowiliśmy, że będziemy tutaj robić taką alejkę drzew przy ścieżce rowerowej. No i w tym roku to jest taka kolejna akcja. I w tym roku zaprosiliśmy też do tej akcji naszych przedszkolaków. No, chcemy pokazywać, że nie tylko, że się drzewa wycina, a tak samo się sadzi, a dla nich to też będzie jakaś lekcja. No z racji tego, że jestem pszczelarzem, mam sentyment do roślin i drzew miododajnych i dlatego jest to lipa drobnolistna, która to za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie dawała i tlen, i myślę pożytek dla pszczół. No, pomaga nam w tym pan Lucjan, który ma firmę zajmującą się zielenią, bo jego jest tutaj praca, jego są paliki. No i tak wspólnymi siłami chcemy, żeby ta ścieżka rowerowa przynosiła nam pożytek i chlubę. Nie tylko mieszkańcom Kątów, ale również Szanowa. Dzieci tutaj mogły też zapoznać się z takimi tajnikami, jeśli chodzi o osadzenie tych drzew, czego się dowiedziały tutaj podczas tego sadzenia. Jak dokładnie je sadziliście krok po kroku? Tak jest. Dzieci były bardzo zainteresowane, dowiedziały się, co to jest za gatunek drzewa, jak się sadzi, dlaczego się daje taką ziemię kompostową pod drzewa. No i myślę, że na pewno sporo z takiego spaceru i lekcji zapamiętały i będą miały wiedzę, którą wykorzystają w przyszłości. Z wielką radością skorzystaliśmy z zaproszenia pana Madejskiego. Ściśle współpracujemy z radą naszego osiedla. Bierzemy udział w różnych akcjach. Było już ich kilka. No, ta akcja jest szczególna, ponieważ no, jest to ekologia i przyroda. A jesteśmy przedszkolem ekologicznym, bo mieszkamy wśród łąk, pól, lasów, wychodzimy często na spacery, wycieczki, także wiele zajęć odbywa się w terenie. Ile tych drzewek zostało tutaj zasadzonych? W tym roku 22 lipy. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało, bo w zeszłym roku niestety mieliśmy to incydent, że zostały poniszczone paliki. Sadzonki na szczęście nie ucierpiały, bo żeśmy je popodwiązywali. No i też dalej apel, tak jak w zeszłym roku, żeby jednak uszanować tą czyjąś pracę, bo to jest dla nas wszystkich, kiedyś będzie z tego pożytek. No jeżeli tylko zdrowie dopisze i będziemy mieć następne te lipy, będziemy chcieć, żeby taka alejka była aż do zachodniej obwodnicy Chrzanowa, czyli do końca ścieżki tej rowerowej po tym starym torowisku. Warto jest inwestować w ekologię, w czystsze powietrze, w więcej tlenu? Na pewno warto, bo przecież z tego żyjemy, z tego to będzie wpływało na zdrowie nasze jeszcze, naszych dzieci, naszych wnuków, a samo się to nie zrobi, no bo samo opowiadanie tylko o tym, że trzeba być ekologicznym, że trzeba coś z tym robić i nic nie wnosi, tylko trzeba zakasać rękawy i każdy troszkę jak zrobi, no to potem będzie z tego jakiś efekt.